Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym omówić temat związany z Creative Fabrica, a dokładnie z manuskryptami, które są tam dostępne. Jest ich coraz więcej i z dnia na dzień ich przybywa. Więc jeśli posiadasz subskrypcję w Creative Fabrica i nie wiesz o tym, że są tam manuskrypty, no to w tym filmiku pokażę Ci, jak to wygląda. Lub jeśli zastanawiasz się nad subskrypcją, no to myślę, że ten materiał może Cię przekonać do wykupienia subskrypcji, której ja sam używam i nie zamierzam z niej rezygnować. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że jest to transmisja pay-per-view. Oczywiście nie chodzi mi tu o pieniądze, a o lajka, komentarz i subskrypcję. W taki sposób dodatkowo pomożesz mi oraz zmobilizujesz mnie do nagrywania większej ilości filmików związanych z publikowaniem na Amazon KDP i nie tylko. Na Creative Fabrica mamy bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o czcionki, grafiki. No tak naprawdę mamy masę produktów, masę tych przydatnych produktów pod Amazon KDP, ale też dla Merch by Amazon i też wielu, wielu innych serwisów, które dają możliwość publikowania treści, publikowania takich produktów. I w ostatnim materiale odnośnie Creative Fabrica nie pokazałem wszystkiego i teraz też nie pokażę, bo jest tego bardzo dużo, ale dzisiaj chciałbym się skupić na grafikach, a dokładnie na interiorach pod KDP. Bo jak widzisz, przechodząc tutaj w Graphics, mamy KDP Interiors. I ja sobie tutaj przejdę. Tutaj mamy gotowe template'y pod gotowe manuskrypty. Więc jak widzisz, jest ich aż 365, tu jest 365 wyników. I naprawdę jest masa tych manuskryptów tutaj, od puzzli, po jakieś daily gratitude i comic book, no naprawdę tutaj warto sobie wejść i zobaczyć, jak to wygląda. I mając subskrypcję, możesz te produkty pobierać za darmo, te manuskrypty. Ja w tym momencie mam te 365 produktów, mogę je po prostu za darmo pobrać i wysłać na Amazon KDP. I no nie wiem, ile by mi zajęło, żeby to wysłać wszystko, ale no jest tu naprawdę bardzo duża baza tego wszystkiego. I nie jesteś ograniczany do pobrania jednej czy dwóch sztuk tylko, a jednak można pobrać to wszystko i zacząć z tym działać. Co jest naprawdę bardzo fajną opcją. Tutaj pokażę Ci, bo Creative Fabrica co jakiś czas robi promocję i w tym momencie, no akurat nie ma promocji, była na święta wielkanocne, bodajże było za $9 można było wykupić dostęp miesięczny i ten dostęp był cały czas, nie to, że trwał tylko miesiąc czy kilka miesięcy, ale był on dożywotni za $9. Ja obecnie płacę $19, ale no jeśli bardzo chcesz, no to możesz wykupić ten za 29 i używać, a później jeśli będzie promocja, to możesz na przykład zarejestrować się ponownie i skorzystać z promocji. Oczywiście no to jest już kwestia tego, jak chcesz to zrobić, ale no jest taka możliwość. I tutaj wchodząc przez, jeśli nie jesteś zalogowany i sobie chcesz tutaj wejść w KDP Interiors, to też masz możliwość zakupienia tych manuskryptów w moim zdaniem przystępnej cenie. Oczywiście te wszystkie łącznie razem, no to by naprawdę bardzo dużo wyszło, duży koszt, ale jeśli nie chcesz kupować subskrypcji, to tutaj możesz sobie pobrać za $3 coś, niektóre za 2,50, niektóre widziałem za 50 centów, o, tak jak tu na przykład widzisz. I to są w większości produkty, część takich porządnych no contentów, ale znajdują się też low contenty, jak tutaj właśnie coloring pages, czyli masz tutaj 28 stron do pokolorowania i jest to koszt $7, więc można sobie tu wejść, tutaj dodatkowo też masz, możemy na przykład wejść tutaj w te roboty, jest to koszt $5 i jak widzisz, to są proste kolorowanki i wystarczy, że dodasz do karty, zakupisz i za $5 masz gotowe te 20 stron pod kolorowankę i możesz stworzyć sobie fajną kolorowankę, mając już gotowy środek. Tutaj w przypadku jeszcze Creative Fabrica, jeśli chcesz same grafiki, no to możesz wykupić dostęp za $19, bo ja wcześniej tutaj mówiłem o dostępie całkowitym, zarówno z czcionkami, krawcy, no tu jakieś narzędzia, no naprawdę jest bardzo dużo opcji. A tu jeśli chcesz same grafiki, no to można wykupić ten dostęp za $19. I warto po zakupie przeczytać, a nawet przed zakupem, warto przeczytać licencję subskrypcji i na co Creative Fabrica pozwala, a na co nie. Głównym założeniem jest to, żeby nie pobierać gotowych designów i wstawiać je na produkt.
ale gdy tworzysz produkt, który składa się z różnych grafik, dodasz jeszcze tło na przykład, lub wkleisz tło, lub zmienisz troszkę kolor, no to automatycznie wszystko jest wtedy ok. I to jest moim zdaniem no, głównie stworzone po to, aby nie umieszczać tego na gotowych produktach w taki właśnie sposób, gdy pobierasz takie grafiki, żeby tego nie wkleić na jedną stronę i to wszystko. Trochę z tego zmodyfikować, aby mieć w 100% pewność, że wszystko jest ok. Jak widzisz, tutaj jest oryginalny pobrany taki design i ktoś to by chciał wstawić na kubek, to w ten sposób nie może, a już w ten sposób może. Równie dobrze może tutaj troszkę to rozciągnąć jakoś w inny sposób lub dodać jakiś tekst, tło, cokolwiek i wtedy już jest ingerencja w tą grafikę i wtedy wszystko jest z nią ok. Dodatkowo licencja zezwala na pobieranie, na publikowanie tych produktów tylko podczas tego, gdy masz wykupiony dostęp do Creative Fabrica. Jeśli subskrypcja ci się kończy, to tak naprawdę tracisz prawa do tych produktów, do tych modyfikacji. Nie wiem, nie do końca jestem pewny, jak to wygląda z produktami, które już istnieją, czy trzeba je zdjąć, bo to też by było troszkę nie fair. Ale na pewno w przypadku nowych produktów nie możesz już ich pobierać i dodawać, jeśli kończy ci się subskrypcja. Dlatego tu warto przejrzeć całą tą licencję i być w 100% pewnym, co można, a czego nie. Bo też czasami właśnie bywa tak jak właśnie w takich przypadkach, że jednak są jakieś ograniczenia i nie można robić wszystkiego, co się chce, nawet pomimo tego, że się za to zapłaciło. I wracając do tych manuskryptów, to jeszcze przejdźmy do kolejnej strony. Ty sobie możesz to wszystko na spokojnie zobaczyć, bo nie trzeba być zarejestrowanym, żeby sobie zobaczyć, jakie są tutaj produkty. I tu masz na przykład 300 Sudoku Games, czyli na przykład jeśli nie chcesz sam tworzyć Sudoku, jeśli nie masz do tego skryptu, czy też programu, no to możesz tutaj wydać zaledwie te 50 centów i masz 300 gotowych Sudoku 9x9 z volumem 5. Możesz dodatkowo sobie volume 4 dokupić, tutaj dla dzieci jakieś prostsze i w ten sposób masz już kilka, możesz jeszcze pobrać kilka innych i stworzyć z tego w jedną całość jakiś activity books, które naprawdę świetnie się sprzedają na Amazonie. Jeśli chcesz wykupić abonament lub też poszczególne grafiki, to będę wdzięczny, jeśli skorzystasz z mojego linku afiliacyjnego. To by było na tyle w tym materiale. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, daj jakiś komentarz, wciśnij przycisk subskrybuj oraz ten dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia z każdym moim nowym dodanym filmikiem. Dzięki za obejrzenie materiału, pozdrawiam, cześć!